od strony miejscowości Brivio. Po prawej stronie jest rzeka. Znak rozpoznawczy, tablica miejscowości Villa Dadda i od razu czerwona strzałeczka do oazy drzewek, czyli tam, gdzie się spotykamy. Trochę dziur. Tak. Na wytrzęsienie żołądka, żeby było miejsce na kiełbaskę. Godzina 8 rano, już trochę ludzi chyba jest na miejscu, bo widać dużo samochodów. Okej, gdzieś tu zaparkujemy. Jesteśmy na parkingu. Myślę, że 80 samochodów powinien pomieścić. Będzie tutaj droga dojazdowa. Tralalala. Ok, w miarę szybko. Jakieś górki, nie górki. Tu mamy o mapę. To, co ja z internetu ściągnąłem, mniej więcej wygląda tak. Idziemy dalej. Teraz będziemy mieli jakiś spacerek około 5 minut do miejsca, gdzie jest wspomniany grill, stoły. Tu na wprost jest wkładka przez takie rozlewiska, na których można oglądać kaczki, łabędzie. Pomost wśród szuwarów do oglądania zwierzaków. I bardzo wiele osób przychodzi robić zdjęcia. Zwierzaków i innych robaczków. My przed pomostem skręcamy w lewo i tu jest dróżka. I idziemy dróżką, no, 5 minut jak nic. Zrobię przerwę. Do zobaczenia za kilka minut. Po dzisiejszym nocnym deszczu droga trochę błotnista, ale zakładam, że w przyszłą niedzielę zamówiliśmy ładną pogodę, pełne słońce, 30 stopni. Także powinno być super, czyli pewno się będzie trochę kurzyć. Minęło 3 minuty, jak idziemy spacerkiem. Już jesteśmy prawie na miejscu. Postaram się zbliżyć. Już widać pierwsze stoły. Okej, idziemy. Trochę błotniście niestety. To jakieś wykopaliska chyba były. Idziemy. Cały czas wzdłuż rzeczki. Bardzo wysoki stan wody jest. Ale jest ślicznie. Idziemy. Gdzie strumyk płynie, zwolna, grill jest, super. No to jesteśmy na miejscu. Czyli tak, wygląda to mniej więcej, postaram się oddalić maksymalnie.
Dwa stoły. Tam ta czarna kropka to grill. Zaraz podejdziemy bliżej. I tu mamy do biegania sporą część terenu. I to, co mówiłem, blisko jest rzeczka. Jest też plaża. W cudzysłowie plaża, żeby zamoczyć nogę. Bądź dwie. Idziemy zobaczyć grilla. Grill jest na tyle duży, że na dobrą sprawę nie musimy przywozić własnych grilli. Wystarczy tylko jakiś węgiel pod pałka. Na końcu, gdzie on? O, tu jest między drzewami, postaram się go ściągnąć. Jest śmietnik, ale z założenia pewnie przywieziemy własne worki. I duży stół, o właśnie, bardzo duży, oddalę go, bardzo duży, bardzo długi stół z ławeczkami. Obrusy mile widziane. Już od razu widzę, że jakaś miotełka, szufelka, czemu nie? Tutaj ktoś bardzo inteligentnie, muszę powiedzieć, już tam przygotował opał. No i słuchajcie, grill, ten stacjonarny, o którym mówiłem. Duży, 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 duży grill. Dla porównania, moja ręka, o, dużo kiełbasek wejdzie. Dużo, dużo, dużo. Także teren fajny, ścieżka, można sobie chodzić w tą z powrotem. Nigdzie nie jest napisane, że nie wolno. Jest tylko napis, że jest zakaz pływania i to tyle w temacie. Od rzeczki, no jest blisko, ale spokojnie, myślę, można by nasze pociechy upilnować. Już byli poza tym z dziećmi. Myśmy tu z dziećmi, ze znajomym grillowali. Sieda. No co prawda będzie nas więcej, jasne. Ale tym samym więcej oczu do pilnowania. Tak, jeszcze raz to ściągnę wszystko kamerą. Myślę, że jak jest grill stacjonarny, to nie ma zakazu grillowania. A i tym samym mamy dużą przestrzeń zielonych terenów. Plus, minus, nie ma żadnej ubikacji. W krzaczki, między robaczki. Ok. Miłego oglądania, znaczy się już koniec oglądania. To zdecydujemy później. Kończę, cześć. Na tym pomoście, nie wiem czy mi się uda, tam na końcu postaram się ściągnąć. Tam jacyś ornitolodzy. Zresztą już kilka osób minęliśmy. Jest domek. Domek, z którego ornitolodzy robią różnego rodzaju zdjęcia. O, nawet tam widać jakiegoś łabędzia. Chyba łabędź w gnieździe. Ok. Jak się dojdzie do tego domku, to nie trzeba wracać pomostem, tylko można iść wzdłuż linii wody, zrobić ładne kółko, całkiem spore kółko bym powiedział, i na koniec wróci się. Tu jest droga, ta sama droga, która łączy się. Gdzie jest? O, tu jest droga z początkiem pomostu, czyli na dobrą sprawę wracamy do punktu wyjścia, kawałek od miejsca, gdzie grillujemy. Teoretycznie. Gniazdo łabędzia. Ok, ornitolodzy. Kilka osób z ciekawymi sprzętami do nagrywania minęliśmy. I tak to wygląda, nie? No nie. Miejsce do grillowania jest tam daleko, daleko wśród drzew. Ok, tyle w temacie. Jaką podejmiemy decyzję, taka będzie. Do usłyszenia.